Powstaje coraz więcej mini samochodowych przy stacjach paliw, supermarketach i na naszych osiedlach. Produkowane tam ścieki zawierają substancje szkodliwe dla środowiska, takie jak węglowodory, ropopochodne czy fosfor. Oprócz podpisania umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, które jest ważne do 4 lat i obliguje nas do badania składu ścieków, przeważnie dwa razy do roku. Aby uzyskać tego typu pozwolenie, musisz przejść cały proces administracyjny opracowanie dokumentacji. Uzyskanie zgody właściciela kanalizacji, co nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy i uzyskanie prawomocnej decyzji. Ale uwaga. Urzędnik z pewnością poprosi cię o wyjaśnienia do wniosku. Czy na pewno chcesz się męczyć z tym sam? Pozwól naszym specjalistom do spraw ochrony środowiska zdjąć ten obowiązek z listy twoich zadań.